Siema, tu Wahacz. Zapraszam na test poliftingowego Opla Insignia w konfiguracji dla osób, które chcą mieć w tym modelu dużą moc, ale nie chcą inwestować w topową wersję GSI i mogą właśnie w zamian sobie wybrać, tak jak tutaj, dwulitrową benzynę turbo 200 koni, automat i odmianę wyposażeniową Business Elegance. Startujemy! Lifting Insigni w obszarze wyglądu zdecydowanie trzęsienia ziemi nie wprowadza, ponieważ zmianie uległ w tym samochodzie przedni pas, gdzie pojawiły się nowe światła, a grill i dolna część zderzaka doczekało się delikatnych modyfikacji. Ogólna bryła auta i tylna część nadwozia pozostały po staremu, zatem modele przed i po kuracji odświeżającej będą rozpoznawać na ulicy jedynie osoby wiedzące dokładnie na co patrzeć. Insigni moim zdaniem jednak jakaś rewolucja nie była potrzebna, bo to auto od swojego debiutu w 2017 roku dobrze się starzeje. I chociaż nie przykuwa już ono zbytniej uwagi na ulicy, to nie można mu odmówić eleganckiej, proporcjonalnej i też dosyć lekkiej optycznie bryły, bo samochód ten ma 490 cm długości i 186 cm szerokości, a patrząc na niego z zewnątrz sprawia wrażenie, jakby był mniejszy. Insignia w testowanej wersji Business Elegance w standardzie występuje z 18-calowymi felgami aluminiowymi widocznymi na filmie, a granatowy lakier metallic kosztuje w niej 2800 zł. Gdyby ktoś się zastanawiał, to rozwieje wątpliwości, podwójne, fajnie wyglądające końcówki układu wydechowego są jedynie atrapami, co w wersji 200-konnej jest słabym rozwiązaniem. Obecna generacja Insigni zawsze miała dosyć proste stylistycznie wnętrze, które jednak broniło się przejrzystym rozmieszczeniem instrumentów pokładowych i brakiem eksperymentów, i po liftingu wszystko zostało w nim po staremu, co uważam za plus, bo kabina ta ma świetną ergonomię, a przez zgrabnie komponujące się ze sobą delikatne linie też moim zdaniem wygląda bardzo przyjemnie. Aby wejść w posiadanie prezentowanego modelu w nadwoziu liftback nazwanego Grand Sport, wydać trzeba minimum 127 300 zł, bo tyle kosztuje bazowa odmiana Edition z dieslem 1.5 122 konie i manualem. Z kolei testowany wariant, czyli trzecia od góry wersja Business Elegance wraz z najmocniejszą benzyną 2.0 turbo o mocy 200 koni mechanicznych i automatem, kosztuje od 165 700 zł. Generalnie podoba mi się to, że w Insigni mamy aż 7 poziomów wyposażenia i też sporą dowolność w zestawianiu z nimi układów napędowych, więc każdy powinien znaleźć optymalną kombinację dla siebie. Wracając do testowanego Business Elegance, to oferuje on już naprawdę dobrą ilość bajerów na pokładzie, wliczając w to takie pożądane elementy, jak adaptacyjne światła LED IntelliLux, nawigację z większym ekranem systemu inforozrywki, czy bardzo wygodne przednie fotele AGR. W prezentowanym egzemplarzu trochę elementów z listy płatnych dodatków zostało zaznaczonych. Najwięcej doinwestowane zostały fotele ze skórzanym wykończeniem, wentylacją, podgrzewaniem i masażem i elektryczną regulacją w fotelu kierowcy, co kosztuje ponad 10 000 zł. Doszedł też wyświetlacz head-up czy aktywny tempomat, który akurat w Business Elegance powinien być według mnie już w standardzie. Przełożyło się to na cenę auta, które w jakimś ogłoszeniu sprzedażowym można by śmiało określać jako full wypas, wynoszącą 186 000 zł. Najmocniejsza benzyna obecna pod maską Insigni naprawdę dawała mi poczuć swoje 200 koni mechanicznych, które generuje, ponieważ bardzo dobrze rozpędzała samochód i tak na przykład wygląda dzięki niej przyspieszenie od 0 do setki. A tak od 90 do 140 km na godzinę. Takie osiągi pozwalają na naprawdę dużo na drodze pod kątem bezpieczeństwa wykonywania manewrów i aż szkoda, że do tak zrywnego auta z benzyną pod maską nie można zamówić napędu 4x4, bo ten dostępny jest tylko z flagowym dieslem mającym 174 konie. Za to w dieslach niedostępny jest zarezerwowany dla benzyn 9-obiegowy automat, do którego mam tylko jeden zarzut. Konkretnie związany jest on z doborem czasami zbyt niskich obrotów, utrzymując prędkości z przedziału 50-90 km na godzinę. Wtedy wynoszą one nieraz około 1200, co przy lekkim przyspieszaniu, takim niewymagającym redukcji, skutkuje pojawianiem się lekkich wibracji i pogorszonego dźwięku, czyli objawów typowych dla zbyt niskich obrotów. Na szczęście skrzynia przy trochę mocniejszym wciśnięciu gazu nie ma oporów przed wrzucaniem niższych biegów, ale niekiedy, gdy sytuacja tego nie wymaga, pojawia się właśnie taki efekt, który nie powiem, aby mnie jakoś irytował, no ale też jednak czasami zwracał na siebie uwagę, a też dużo nie brakuje do pozbycia się go, bo pod kątem elastyczności silnik optymalnie radzi
radzi sobie od około 1500 obrotów, kiedy to pojawia się w nim maksymalny moment obrotowy wynoszący 350 Nm. Poza tym do skrzyni już zastrzeżeń nie mam, ponieważ tak jak wspominałem, nie trzeba było na niej przesadnie wymuszać redukcji, biegi zmieniała w bardzo naturalny, spodziewany sposób i też robiła to odpowiednio szybko. Podczas normalnej podróży jej praca była zupełnie niezauważalna, a przy ostrym wciskaniu pedału gazu też nie odczuwałem jakichś szarpnięć, które mogłyby wpływać na wrażenia z jazdy. Odczułem za to na drogach szybkiego ruchu rozczarowujące jak na tę klasę samochodów wyciszenie nadkoli, bo od podwozia za dużo odgłosów dostawało się do kabiny jadąc z większymi prędkościami. Za to izolację od nieprzyjemnych i ostrych dźwięków powodowanych przez szumy powietrza uważam w tym aucie za dobrą. Dynamika podczas szybszej jazdy też była w Insignii odpowiednia i wciskając wtedy gaz do oporu wciąż mogłem poczuć wciśnięcie w fotel, zatem decydując się na ten model z najmocniejszą benzyną, na przyspieszenie nikt jeżdżący zgodnie z przepisami nie powinien narzekać, bez względu na okoliczności. Ponieważ silnik przy 120 km na godzinę trzyma 1700 obrotów, a przy 140 km na godzinę 2000, to przypadłość z niezdrowym dźwiękiem na drogach szybkiego ruchu w nim nie występuje, a obroty są na tyle niskie, że jednostka napędowa nie daje o sobie akustycznie znać. Na drogach ekspresowych spalanie, jakie uzyskiwałem jeżdżąc Insignią, oscylowało wokół 8 litrów na setkę, przy prędkościach autostradowych rosło ono do 8,5-9 litrów, a podczas podróży na zwykłych drogach komputer pokładowy pokazywał średnio wyniki w okolicach 7 litrów. W trakcie jazdy testowanym Oplem bardzo doceniałem to, w jaki sposób rozwiązane zostało sterowanie różnymi instrumentami pokładowymi. Weźmy na przykład wyświetlacz head-up, który rzuca kolorowy obraz wysokiej jakości bezpośrednio na przednią szybę, czyli tak jak powinno być. Steruje się nim tymi przełącznikami, które rzadko spotyka się w samochodach u konkurencji, ponieważ tam zazwyczaj ustawienia tego modułu są gdzieś ukryte w menu komputera, a tutaj mamy zmianę jasności, zakresu informacji, wysokości. Śmiało można to postrzegać za wzór ergonomii. Tak samo jak elementy umieszczone na konsoli centralnej, gdzie mamy fizyczny panel klimatyzacji z najważniejszymi funkcjami wyciągniętymi na przyciski i pokrętła, nad nimi znajdują się elementy sterujące do systemu audio, a pod panelem klimatyzacji mamy jeszcze kilka dodatkowych przycisków do różnych funkcji, np. aktywacji albo dezaktywacji systemu start-stop. Większy ekran systemu inforozrywki, o którym mówiłem wcześniej, ma przekątną 8 cali. Jak na mój gust mogłaby być ona jeszcze większa, na przykład bardziej panoramiczny mógłby być to wyświetlacz. 8 cali już nie robi wrażenia jak na dzisiejsze standardy i na tę klasę samochodów, ale to jest właściwie jedyny zarzut, jaki mam do tego ekranu, ponieważ poza tym mamy świetną reakcję na dotyk, bardzo dobrą jakość wyświetlanego obrazu, też odpowiedniej wielkości wszystkie elementy interfejsu, więc na przykład chodzenie sobie po ustawieniach jest przyjemne i też nie stanowi żadnego problemu, aby dokopać się do funkcji, które nas interesują, a tych funkcji jest całkiem sporo. Mamy też informacyjny ekran domowy, właśnie przez małą przekątną, trochę większa przestrzeń by się przydała na mapę. Te proporcje są trochę niefortunne, no ale i tak nie jest źle. Przełączanie się po najważniejszych modułach jest bardzo szybkie. Jeśli komuś by się to oprogramowanie nie podobało, to ma też integrację ze smartfonami. Ale jeśli ktoś zdecyduje się korzystać z tego, co dostarczył Opel, to zdecydowanie nie będzie rozczarowany. W obraz ponadprzeciętnie przyjaznego dla użytkownika samochodu wpisuje się sposób sterowania z kierownicy. Tutaj obsługuje się elektroniczne zegary, po bokach multimedia i chociaż przyznam, że chcąc zmienić piosenkę, mój kciuk parę razy najpierw powędrował tutaj, to i tak uważam, że obsługa komputera z kierownicy, a nie tak jak ma to miejsce w niektórych innych Oplach, z lewej manetki jest wygodniejsza. Z lewej strony koła kierowniczego mamy obsługę tempomatu oraz telefonu. Do elektronicznych zegarów będą mogły mieć zastrzeżenia tylko osoby, które oczekują na nich wyświetlanie mapy, bo tutaj tego niestety nie znajdą, ale za to znajdą bardzo wiele innych informacji, ponieważ zakres właśnie informacyjny jest bogaty. Mam oczywiście komputery podróżne, ale są też bardziej niestandardowe rzeczy, jak na przykład żywotność oleju. Generalnie niczego tutaj nie brakuje i też można sobie ustawić informacje z systemu audio, żeby były na środku, czy też z telefonu. Można również modyfikować to, co będzie się wyświetlało z lewej i z prawej strony w tych pierścieniach, częściowo fizycznych, częściowo cyfrowych. Jest kilka danych, które może się tam znaleźć. Obsługa tego wszystkiego jest bardzo intuicyjna. Jest też możliwość zmiany aranżacji centralnej sekcji. Wcześniej pokazywałem sportową, teraz przełączyłem na taką, która się nazywa w menu turystyczna.
Wraz z silnikami benzynowymi w Insignii w standardzie dostaje się moduł FlexRide, który pozwala na modyfikację sposobu zachowania się auta na drodze. Albo komputer sam dobiera parametry w zależności od stylu jazdy, czego przyznam zbytnio nie odczułem, więc pewnie są to subtelniejsze zmiany, albo można własnoręcznie żonglować trybami i tam już konkretnie wpływają na wrażenia, bo na przykład na sporcie samochód robi się naprawdę twardy i każdą nierówność czuć, też wtedy bardzo utwardza się w nim układ kierowniczy oraz wyostrza praca skrzyni biegów. Przez trzymanie silnika na wyższych obrotach, tryb ten dla mnie był do normalnej jazdy nieużywalny i szkoda, że w menu można nim sterować, ale tylko zmieniając styl pracy amortyzatorów i układu kierowniczego. Na normalu mamy do czynienia z bardziej neutralnym zestrojeniem, dla mnie optymalnym, na komforcie uzyskuje się większe zawieszenie, ale też jak na mój gust zbyt, powiedzmy, pływający układ kierowniczy. Tryb normalny najlepiej pasuje moim zdaniem do charakteru samochodu, w którym czuje się ukierunkowanie na komfort. Insignia wtedy prowadzi się przewidywalnie i pewnie poprzez lekko wygładzone reakcje, ale w zakrętach pojawia się w niej więcej bezpośredniości i jedynie opór stawiany przez kierownicę mógłby być jak na mój gust trochę większy, ale i tak nie jest źle. Zawieszenie jest w testowanym modelu odpowiednio zbalansowane, bo bez względu na ustawienia zapewnia dobrą stabilność w zakrętach, a jednocześnie nie reaguje nerwowo na dziurach i pozwala na przyjemną jazdę nawet przez kilka godzin, chyba że ktoś akurat trafi na fajną partię zakrętów, to wtedy na sporcie z Insignii trochę jednak wycisnąć można. W długie trasy świetnie nadają się też fotele. To, co mi się w nich najbardziej spodobało, to możliwość regulacji długości siedzisk. Można sobie też już elektrycznie pompować boczki. Fotele są umiarkowanie miękkie, ale naprawdę wygodne. Bardzo przyjemnie mi się w nich siedziało podczas jazdy. Jedna rzecz, która mnie trochę rozczarowała, to masaż, ponieważ nie jest on zbyt wyszukany. Ma tylko jeden program i ogranicza się tylko do stref lędźwiowych. Lusterka boczne w Insignii nie są zbyt duże, co odczuwalne jest czasami podczas jazdy po drogach wielopasmowych. Do widoczności przez frontową szybę już zastrzeżeń nie mam, dostrzec można przez nią chociażby dobrze maskę, która jest co prawda długa, ale to jest właściwie jedyne jakieś utrudnienie, które jest obecne podczas manewrowania tym samochodem przodem. Widoczność na boki jest ok. Problemy zaczynają się poważniejsze, gdy się spojrzy do tyłu, ponieważ tam mamy masywny słupek i przede wszystkim szybę, która jest wysoko poprowadzona, niezbyt duża, pochylona i też nie widać przez nią w ogóle jeszcze bagażnika, który całkiem długi jest jeszcze za nią, więc wyczucie tylnych krańców nadwozia jest tutaj tak na oko naprawdę trudne. Dlatego dobrze, że w każdej wersji testowanego modelu w standardzie dostaje się czujniki parkowania z przodu i z tyłu. Kamera cofania w wersji Business Elegance nie jest obecna w standardzie, niestety powinna moim zdaniem być, no ale pakiet, w którym występuje, jest rozsądnie wyceniony. Za 1500 zł dostaje się też Cross Traffic Alert, monitoring martwego pola czy składane lusterka. Kamera, gdy się za nią zapłaci, zaoferuje całkiem dobrą jakość. Mogłaby jak na mój gust być jedynie troszeczkę bardziej skierowana swoim obiektywem ku górze. Kierownica w Insignii przy niskich prędkościach pracuje z bardzo niewielkim oporem, przez co nikt manewrując gdzieś na przykład na parkingach nie powinien się zmęczyć, ale też nie ma co w tym samochodzie liczyć na jakieś żywiołowe reakcje kółne i ruchy, ponieważ są one trochę bardziej ospałe i zdradzają, że układ kierowniczy w testowanym Oplu projektowany był głównie do jazdy w trasie, pokazuje to również pokaźny promień skrętu. W terenie zabudowanym odczułem też najbardziej trochę zbyt wyczulony pedał gazu, to znaczy ruszając z miejsca samochód czasami robił to gwałtowniej niż się spodziewał. Ale nie jakoś przesadnie, bo na przykład żadnego zrywania przyczepności przez to nie było. Skrzynia w mieście dobrze dawała sobie radę z płynnością zmiany i doborem biegów, a pod kątem spalania jeżdżąc po Warszawie uzyskiwałem rezultaty w okolicach 9-10 litrów na setkę. Dekoracyjne oświetlenie we wnętrzu Insignii jest nieobecne tylko w dwóch podstawowych wersjach wyposażeniowych tego modelu. W wyższych występuje, też w testowanym egzemplarzu się ono znalazło. Składają się na nie LED-owe segmenty na drzwiach, a także na desce rozdzielczej, nic bardzo wymyślnego, ale prezentują się takie dodatki świetlne przyjemnie. Instrumenty pokładowe podświetlone zostały tutaj na kolor biały, który moim zdaniem optymalnie pasuje do charakteru tego wnętrza, to znaczy takiego prostego, podporządkowanego ergonomii. I może nie jest tutaj jakiś bardzo zapadający w pamięci klimat, ale wszystko jest na swoim miejscu i prezentuje się ta kabina po zmroku. Ok, wszystkie przyciski, przełączniki doczekały się w niej swojego źródła światła. Z przodu wraz z liftingiem w Insignii pojawiło się światło do jazdy dziennej zintegrowane z kierunkowskazami, mające wzór nawiązujący na przykład do nowej Corsy. Całe oświetlenie jest w tej części nadwozia LED-owe. Kierunki boczne znajdują się za to w klasycznym miejscu dla Opla, to znaczy na błotnikach, i są w nich żarówki.
Z tyłu mamy diodowe światła pozycyjne i żarówkowe kierunkowskazy i ich zmiany na LEDy wraz z odświeżeniem tego modelu można by oczekiwać, no ale niestety się to nie wydarzyło. Ogólnie jednak testowany Opel, gdy jest ciemno, wygląda moim zdaniem dobrze. Nocna przejażdżka Insignią utwierdziła mnie w przekonaniu, że adaptacyjne światła IntelliLux, które Opel nazywa pikselowymi, to najlepsze rozwiązanie tego typu, z jakim miałem styczność. Już po otworzeniu samochodu widać przedsmak ich potencjału, a na drodze radziły sobie rewelacyjnie, ponieważ dawały mocny strumień światła i precyzyjnie wycinały część jego snopu, aby nie oślepiać innych kierowców i pozwalać poza miastem podróżować praktycznie ciągle na światłach drogowych z maksymalnie jasnymi poboczami. To, co mi się w nich jednak najbardziej spodobało, to pewna zachowawczość reakcji, to znaczy w światłach tego typu największy problem mam z tym, że komputer czasami zbyt późno tworzy świetlny tunel i mam obawy o oślepianie innych kierowców. W Oplu czujniki za to odpowiedzialne działają świetnie i też zdają się też w przypadku braku pewności profilaktycznie wyłączać światła drogowe, przez co praktycznie wcale ręcznie nie musiałem ingerować w ich działanie. Podczas jazdy z mniejszymi prędkościami, na przykład w mieście, przydaje się też inna funkcja świateł, mianowicie bardzo precyzyjne i mocne doświetlanie zakrętów. Gdy koła są skręcone, to przestrzeń po lewej albo po prawej stronie samochodu jest oświetlona praktycznie pod kątem prostym z dużą intensywnością. Pilot obsługujący system dostępu bezkluczykowego w Insignii pochodzi jeszcze z czasów, zanim ten element został zunifikowany w ramach grupy PSA, co oznacza, że mamy tutaj do czynienia z konstrukcją, która jest cienka, lekka, ma opływowe kształty i w ogóle praktycznie nie czuje się jej w kieszeni. Wykonana została w sposób rozsądny, to znaczy mamy tutaj w zdecydowanej większości chropowaty czarny plastik. Przyozdobiony jest on jedynie lekkimi srebrnymi wstawkami. W górnych częściach deski rozdzielczej w testówce mamy miękkie tworzywo, które ma bardzo taką matową fakturę, która dziś, gdy się patrzy na nie z trochę dalszej odległości, przypomina nawet tkaninę i przede wszystkim rewelacyjnie te sekcje pochłaniają promienie słońca. Gdy jechałem Insignią w słoneczny dzień, to właśnie doceniałem, jak mało błyszczy się w niej pod szybie. W górnych częściach drzwi też jest miękko, podłokietnik również jest miękki i miły w dotyku. Na drzwiach od tego miejsca zaczyna się już twarda skorupa, ale na desce rozdzielczej mamy jeszcze tutaj miękkie materiały, dopiero w najniższych sekcjach spotkać można coś twardego. Boczki tunelu środkowego też są miękkie. Na jego wierzchniej części mamy niestety dużo fortepianowej czerni, co nie wygląda jakoś super i też będzie trudne w utrzymaniu w długim terminie w czystości. Jeśli chodzi o detale, jakieś przyciski czy przełączniki, to wszystko dobrze działa, jest precyzyjnie wykonane. Podobają mi się też niewielkie wstawki z materiału imitującego włókno węglowe. Żadnych niepożądanych dźwięków tutaj nie słyszałem, więc ogólnie jakość wykonania testowanego modelu stoi moim zdaniem na naprawdę wysokim poziomie. W testowanym egzemplarzu w potęgowaniu pozytywnych wrażeń estetycznych robi robotę też skóra obecna na fotelach. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki naprawdę duży zapas wolnej przestrzeni. Nad głową, gdy się konkretnie wyprostuję, to moje włosy stykają się z podsufitką, ale przy bardziej naturalnym ułożeniu ciała już tego kontaktu nie ma, więc szału też nie ma, ale nie jest też źle. Tunel środkowy w testowanym modelu jest w mocnym stopniu wystający. Tylna kanapa prezentuje się tak, wyposażona została w rozkładany podłokietnik. Dostęp do bagażnika Insignii, mającego 490 litrów pojemności, odbywa się poprzez wciśnięcie dolnej części loga. Przyznam, że gdy pierwszy raz testowałem ten samochód, trochę się tego naszukałem, ale teraz już wiedziałem, o co chodzi, więc poszło gładko. Niezmiennie jednak jestem pełen uznania dla pomysłowości i estetyki tego rozwiązania. Kufer testowanego modelu w wariancie Grand Sport ma umiarkowanie wysoki próg załadunkowy, naprawdę pokaźnych rozmiarów otwór, jeśli chodzi o regularność kształtów. To jest ona niezła, no ale trochę pogarszana przez wcinające się w podłogę nadkola. W temacie praktycznych dodatków mamy tutaj z obu stron haczyki na jakieś torby. Jest również możliwość w łatwy sposób, wystarczy pociągnąć przycisk, złożenia opacz tylnej kanapy w proporcjach 40-60%. Pod podłogą w testówce znalazło się dojazdowe koło zapasowe. Maksymalne zdolności ładunkowe uzyskać można składając drugi rząd siedzeń. Dostaje się wtedy 1490 litrów i unoszącą się podłogę. Spędzając kilka dni z prezentowaną Insignią, przede wszystkim doceniłem jej sposób obsługi, ponieważ czuję się, że przyjazność dla użytkownika była jednym z największych priorytetów konstruktorów z Opla odpowiedzialnych za ten samochód. Poza tym dostajemy tutaj bardzo przyjemny sposób prowadzenia, świetnie nadający się na odprężające długie podróże i też dwulitrowa benzyna zapewnia naprawdę dobre osiągi, dające spokój podczas szybszej jazdy. Testowany model nie należy do samochodów, które wzbudzają jakieś większe emocje i ja bardziej traktowałbym go jako po prostu narzędzie służące
wymagając do przemieszczania się, ale za to takie, które ze swojego zadania wywiązuje się w sposób naprawdę udany. I to wszystko, co przygotowałem o Insigni. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jej test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę, będzie mi z tego powodu bardzo miło. A jeśli ktoś nie ma, zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!